Cześć kochani, witam Was w Ekokreatywnej, czyli na kanale, który niedawno zmienił nazwę. Dzisiaj oczywiście zgodnie z zapowiedzią będzie kolejny etap filmiku o wyjeździe do Wielkiego Lumpeksu w Janowie. No i zobaczycie dzisiaj zdobycze z Janowa, właśnie z tego sklepu, który widzieliście w poprzednim filmie. Kto nie widział, to zapraszam Was, będzie podany w ekranach filmik o wielkiej wyprawie lumpeksowej do Janowa i dużych zakupach. Relacja z tego lumpeksu, jak tam jest, co tam można kupić. Dzisiaj będą stylizacje, propozycje zestawów oraz w ogóle super skarby. Chociaż przyznam, że już kilku rzeczy nie mam, bo wcześniej kilka osób umówiło się ze mną i pewne rzeczy sprzedałam, ale większość rzeczy jednak jest, więc zapraszam Was na ciąg dalszy. Zobaczycie, jakie perełki kupiłam i przechodzimy. A tymczasem proszę Was też o zasubskrybowanie kanału, polubienie filmiku. Zacznę od tego, że pokazywałam przebitki Wam w Zaklikowie, w tym vlogu. Mniej więcej jakie rzeczy tam kupiłam, ale nie pokazywałam Wam akcesoriów, czyli torebek i butów, a są przepiękne. No i zacznę od tego, co mam na sobie, bo też będzie związane z tym, będą stylówki z butami. A kupiłam mianowicie taką oto sukienkę, która jest świetna. Marka będzie podana na ekranie. Naprawdę rewelacyjna sukienka. Super materiału naturalnego, ma bardzo ładne zatrzaski, pokażę Wam tutaj z bliska, bo naprawdę pięknie zrobiona jest, ma zatrzaski, ma paseczek, ma długi rękaw zapinany na guziczki, ale ja sobie tak zwinęłam teraz, bo jest ciepło jeszcze, ale w zimie czy w jesieni na przykład do jakiegoś kardigana albo do marynarki będzie też super wyglądać właśnie z długimi rękawami. No i jest taka asymetryczna, lekko, trochę ma tutaj duży ten rozporek, ale wiecie co? Być może będę ją nosić z halką i na pewno będę ją nosić z rajstopami, co teraz zobaczycie, bo zobaczycie też do tej właśnie sukienki, w której jestem, takie botki, które kupiłam. No i już Wam właśnie pokazuję buty, bo naprawdę dużo i fajnych butów można tam kupić. Jeśli ktoś nie był, a ma okazję, to zajrzyjcie, bo naprawdę mają fajne. Ja byłam przed przeceną jeszcze, więc no, to jest jeszcze inna sprawa. To są buty chyba w rozmiarze 38. One są praktycznie na mnie dobre. Pokażę Wam, bo są naprawdę super. Marka White Stuff, czyli bardzo fajna też marka. Piękny kolor. Mają taki spory obcas, ale też dość grubą podeszwę, więc tu myślę, że 7 cm obcasa jest. Zamszowe ze skórki, ze skórzanymi obcasami. No i w ogóle naprawdę, naprawdę piękny kolor. Uwielbiam ten kolor, więc nie jest wykluczone, że te buciki zostaną ze mną. Aczkolwiek jeszcze niczego też nie wykluczam, bo może je odsprzedam, jeśli ktoś będzie chciał. Natomiast te buty są w super stanie, natomiast środek jakby się trochę złuszcza tutaj, więc to jest jedyna wada tych butów, że tutaj firma niby dobra, ale pokryła te buty od środka taką warstwą takiego poliestru. Nie całe te buty są tak pokryte, ale tutaj ta główna właśnie część, gdzie się wsadza nogę, więc to się częściowo złuszczyło. Natomiast tutaj wszędzie jest skórka naturalna i są piękne. Zobaczcie, do tej sukienki i do czarnych kabaretek, ale do kryjących rajstop też będą super. Także naprawdę, naprawdę super buciki. No i od razu do tego samego zestawu pokażę Wam botki, superowe botki. Mam takie botki od Marks & Spencer i to jest skóra na zewnątrz, jak najbardziej. Też w takim właśnie kolorze, ja bardzo lubię ten kolor. W środku są ocieplane lekko, nie futerkiem, ale takim tutaj ociepleniem, dość takim ciepłym. Piękny, bardzo, bardzo modny teraz krój. No i wiecie co, ze względu na to, że to jest mój rozmiar, kolor i są naprawdę bardzo modne, mają bardzo ładne obcasy. Piękny właśnie taki kolor i w ogóle zobaczcie, one są z metkami nowe. O, pokażę Wam tu jeden, będzie łatwiej to sfokusować. Kosztowały wcześniej 65 funtów. No nie jest to jakaś ekstremalna cena, ale dobra cena za skórzane botki, naprawdę. Widzicie, że jest jeszcze przyczepiona ta skórzana zawieszka, więc naprawdę to są super nowe buty, więc uważam, że 50 ileś tam złotych, co dałam, bo nie były z przeceny, to i tak jest świetna cena za buty, które mogę naprawdę w nowych trendach, które mogę nosić na przykład też do tej sukienki, jak najbardziej. Zobaczcie właśnie, jak wygląda. Mam nadzieję, że fajnie, bo jeszcze nie mierzyłam, tak szczerze. Pierwszy raz Wam tutaj mierzę. Bardzo mi się podobają. Dobra, to dwie pary botków potencjalnie dla mnie, w ogóle dużo butów w moim rozmiarze, więc zobaczymy, co się wydarzy. Słuchajcie, tu mam kolejne śliczne buty.
I też być może je przymierzę do czegoś, jeśli znajdę coś tak na szybko teraz. Niby tu jest napisane rozmiar 38, ale wiecie co, to jest taki w zasadzie mój rozmiar, 37,5, bo to są vintage buty. Patrzcie, jakie piękne mają tutaj, widać, że mają skórkowe podeszwy, bo tam jest nawet takie wytłoczenie. Renata, designer collection in it, made in Italy. One są srebrne. Srebrne w dwóch odcieniach srebra. Jedno jest bardziej srebrne, drugie bardziej szarawe takie. Naprawdę uważam, że no są przepiękne. Bardzo oryginalne, bardzo fajny obcas. Właśnie teraz też modny jest ten obcas. Piękne, przepiękne buciki. Naprawdę będą mi, jeżeli sobie je zostawi, to będą mi pasować do wielu rzeczy. Na przykład takich wieczorowych, weselnych sukienek. Kolejne buty, słuchajcie. Znowu w moim rozmiarze i znowu są to buty, które mi się bardzo podobają. Przepiękne też, z paseczkami wokół kostki i mają śliczny kształt, zobaczcie, naprawdę mają śliczny kształt. To jest zamsz naturalny, bardzo oryginalny, Dune, więc też markowe buty, made in Spain. Też napisane, że 38, wiecie co? I znowu są na mnie dobre, więc albo mi się powiększyła aż tak stopa, albo to są jakieś małe ósemki, bo czasem są na mnie siódemki, czasem ósemki dobre. Zazwyczaj się mieszczę w siódemkach, takich zimowych to zawsze w zasadzie i na obcasie, natomiast te buty są praktycznie idealne na mnie. Przepiękne naprawdę buty i myślę, że uda mi się coś tu dla Was zmierzyć do nich. Może nawet któreś z tych rzeczy. No i teraz buty, które już nie są na mnie. Te są minimalnie za krótkie, mimo że też jest teoretycznie 37. Takie bardzo klasyczne mokasyny i zobaczcie, są normalnie nóweczki. W ogóle nie noszone. Bardzo, bardzo klasyczne i to jest marka Saxon. Włoskie też, więc naprawdę super marka. Wyglądają trochę jak takie męskie mokasyny, ale są osoby, które uwielbiają właśnie taki klasyczny styl. To jest taki styl old money. Tutaj jest wytłoczony jakiś jeleń, który jest zapewne emblematem tej marki. Nowe buty, całe skórzane w środku, na zewnątrz. I też modne są teraz w ogóle mokasyny, a jeszcze mokasyny na takich trochę grubszych podeszwach, to już w ogóle. Piękne buty, słuchajcie. Jeszcze raz Wam pokażę, bo naprawdę są nówki. No nie powiem, to obuwie w tym sklepie nie było tanie, bo to była nowy towar, więc one, każda z par kosztowała kilkadziesiąt złotych. To nie jest już kilkanaście czy pięć złotych, ale są tak nowe i ładne, że absolutnie nie żałuję, bo na pewno ktoś, ja lub ktoś będzie miał pociechę. Kolejna super rzecz, takie sztyblety, też przepiękne, zobaczcie. Sztyblety znowu bordowe, z takiej cienkiej skórki. Te już nie są ocieplane, ale są ze skórki zamszowej, są w bardzo dobrym stanie, jak widać. Trochę są przykurzone, bo wiecie co, one dopiero wyjęte z worka były. Piękne są. Naprawdę są przepiękne. Zobaczcie, jaki mają idealny kolor. Eleganckie buciczki. Kotek mi tu miauczy, narzeka bardzo. Śliczne, naprawdę śliczne buty i to jest rozmiar 39, nawet 40 powiedziałabym. Będę oczywiście je mierzyć, ale wyglądają mi nawet na 40. Piękny, naprawdę przepiękny kolor mają. Także tych butów Wam nie pokażę w stylówce, bo są naprawdę duże. A teraz i pierwsze to jest cudo vintage. Także kto kocha vintage, niech patrzy. Niech patrzy i niech się już przymierza. Patrzcie. Cudowna torebka wieczorowa, w idealnym stanie, tu nie ma absolutnie nic, tu jest jakaś niteczka, ale ona nie jest nawet wyciągnięta, tylko po prostu pewnie się jest zakończenie jakieś zostawione. Zobaczcie, idealna torebka po prostu, nawet jej nie będę mierzyć, bo to nie ma zupełnie żadnego sensu, bo ta torebka musi być jakiegoś super eleganckiej kreacji wieczorowej, ale pokazuję Wam, bo jest cudowna po prostu. Patrzcie, paseczek pleciony, ani jednego koralika nie brak, sprawdziłam. Tutaj patrzcie, wszystko jest kompletne, kolory są przepiękne. No po prostu, tadam! A, i to nie jest wszystko, słuchajcie. To nie jest wszystko, bo do tej torebki w środku, w torebce, która jest zresztą czyściusieńka jak nowa. W ogóle ona wygląda jakby była nigdy nie używana, a może raz była użyta. Jest jeszcze portfelik do kompletu. Też satynowy w środku, zobaczcie. Zobaczcie, jakie piękne to jest. Tu jest jakiś taki kwiat. Jest identyczny z drugiej strony. I to jest taka saszetka, może być na szminkę.
może być na puderniczkę. Patrzcie, nowe. Znaczy nowe w sensie, że jakby totalnie nowe. Piękna rzecz, w idealnym stanie. No, ten komplecik będzie czekał na jakiegoś po prostu szczęściarza, który to upoluje. Ale naprawdę jestem zachwycona. Zachwycona jestem. Stanem, jakością i wyglądem po prostu to jest całe. To nie jest tam, że kilka hafcików, tylko cała torebka jest taka wyszywana. Przepiękna. Także z tego jestem naprawdę dumna. Jedna torebka z wężowej skóry się już sprzedała. Wśród znajomych, powiedzmy w cudzysłowie. Ale też była piękna. Nie, bardzo żałuję, że nie zrobiłam żadnego zdjęcia. Bo była tak śliczna, że wow. Ale mam tu bardzo fajną torebkę na ramię od Jane Shilton ze skóry, vintage torebka, bardzo fajna, już Wam pokazuję. Taka typowa torebka z regulowanym paseczkiem, może być przez ramię, może być na ramię, bardzo ładnym stanie, z taką krateczką, zobaczę czy to widać, tak, widać, że jest krateczka, jest markowa, to jest vintage oczywiście torebka, ale jest naprawdę też w idealnym stanie. Tu ma, wszędzie tu ma skórę, to jest skóra naturalna oczywiście. I ta czarna część, i ta brązowa część są skórą naturalną. O, taki piękny brąz kasztanowy. To jest taki właśnie taki ciemny kasztanowy brąz. Ale zobaczcie, naprawdę nawet bez rysek jest ta torebka. Tu ma takie lekko przytarty kolor na tych rogach, ale to się po jednym pastowaniu preparatem do skóry usunie. Tu jest, tutaj też jest markowy ten znaczek, Jane Shilton. No i oczywiście idealnie nowa przegródka. No i w ogóle torebeczka piękna. Nawet powiedziałabym, że do tego pasuje. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale ja uważam, że super wygląda do takiego stylu. Ta-da! No, także piękna. Kolejna torebka też jest bardzo fajna, bardzo markowa, bardzo ciężka, jak na torebkę na ramię, ale za to też praktyczna. Patrzcie, torebka marki Jaeger, bardzo ładna torebka, bardzo praktyczny kształt, dosyć duża, jak na torebkę taką mniejszą. Naprawdę to jest bardzo porządna skóra, zobaczcie, i tutaj mamy napisane Jaeger na tym znaczku. Ten metal jest taki minimalnie porysowany. Tutaj jest zużyte od tego pokrętła, ale to wiecie, pokrętło i tak jest zamknięte i tego tak nie widać. I są dwa poziomy, można zamknąć ją albo bardziej, albo luźniej, jak jest wypchana, wtedy jest wygodniej i to przekręcamy po prostu w ten sposób. Tak, i tutaj jest przegródka, już Wam pokażę w środku. Tutaj jest w ogóle... Jaeger to, nie wiem czy wiecie, ale to jest super marka też. Pokażę Wam tutaj też znaczek firmowy w środku torebki, jak najbardziej. Skórzane wykończenia, bardzo w ogóle ładne, ładnie wykończona jest ta torebka, o. Takie płótno bardzo jakościowe, satynowe jest w środku. Tutaj mamy też wszywkę markową, ale o. Tutaj widać, że są jeszcze przegródki w środku. I oprócz tego, to Wam pokażę, bo jeszcze ta torebka tutaj ma taki system, że możemy ją zamknąć, o, zasunąć jakby ten zamek i jest wtedy taka płaska, ale jak chcecie więcej rzeczy włożyć do torebki, to można sobie to rozsunąć i mamy tak z 5 cm dodatkowych miejsca wszerz w torebce, o. Widzicie? O tyle się powiększa torebka, więc można mieć właśnie taką płasciutką albo taką większą. No i torebka oczywiście zapina się na zamek tu. Bardzo ładna skóra. No ogólnie torebka naprawdę jest w super stanie i ma takie tutaj... bardzo, zresztą te okucia są w ogóle niezniszczone, są jak nowe. Dosłownie. Tutaj, nie wiem, czy tutaj można jeszcze coś przyczepić. Być może tu jeszcze jakiś brelok można sobie przyczepić. Klucze czy coś tam. No, w każdym razie świetna torebka też. Będzie też dostępna. Bo ja torebek mam nadmiar. Mam jeszcze torebkę od Radleya. Oczywiście ja zawsze szukam tych torebek, bo są przesuperowe. Tym razem jest bez przypinki ta torebka. Ale zobaczcie, taka jesienna torebeczka w kolorach bardzo wesołych. Są pieski i skórzane wykończenia są w kolorze bordowym, więc też będzie pasować, przymierzę Wam, do tej właśnie sukienki, do tych botków bordowych.
O, tutaj widać, że to jest skórka. Tutaj jest regulowany też pasek skórzany, to też Wam pokażę. O, i jest wszystko napisane Radley. Pieseczek jest na tym, o, na tym logo. No i w środku, słuchajcie, taka typowa Radlejka. W środku jest pieski. O, są pieseczki. Piękny kolor podszewki. I oczywiście ma bardzo ładne wykończenia w środku. Jest też naszywka markowa. I ta bordowa, taka fuksjowa podszewka w pieski też jest bardzo ładna. Słuchajcie, ta torebeczka, wiecie co, ona jest, no wiadomo, że jest używana, ma takie mikro ślady zużycia, ale naprawdę z daleka tego w ogóle nie widać, a trzeba się przyjrzeć. O, teraz jak tak z bardzo z bliska, to tutaj jest takie jedno miejsce, gdzie tak troszeczkę jakby ma takie ryski, ale serio, z daleka to tego nie widać. To jest tylko tak w dużym zbliżeniu. Także też bardzo fajna rzecz, bardzo urocza rzecz i to jest na pewno nieprzemakalne, więc taka właśnie fajna na jesień by była. No, słuchajcie, tyle akcesoriów. To pochwalę się Wam jeszcze tylko, że kupiłam jedwabne zasłony, naprawdę bardzo, bardzo tanio mi się udało. Tam ta jedna z tych zasłon ma taką żółtą plamę, ale pokażę Wam, jaki piękny mają kolor i w ogóle są cudownie wykończone. Myślałam najpierw o mojej sypialni. 100% jedwab, 100% bawełna. Bawełna to jest spód, bo one są dwustronne, w ogóle pięknie wykończone i to jest taka surówka jedwabna w kolorze miętowym. No zobaczcie, jakie cudo. Naprawdę cudowne zasłony, tylko wiecie co, ja nie będę ich używać jako zasłony, bo jednak rzeczywiście tam jest plama na jednej, ja sobie z tego uszyję jedwabną pościel. A jeśli wiecie, ile kosztuje jedwabna pościel, no to możecie sobie wyobrazić, jak się cieszę, bo nowy komplet, przynajmniej trzeba dać 2000 za nowy komplet jedwabnej pościeli z naturalnego jedwabiu. Więc po prostu ja odpruję tą podszewkę niestety. No i po prostu to będzie na dużą pościel, akurat dwie zasłony wystarczą mi, bo to będzie na pewno po rozprostowaniu 2 na 2 co najmniej. No i wyjdzie z tego akurat pościel, jeżeli tam te niektóre plamki jeszcze zostaną, to no, pościel od spodu będzie miała najwyżej jakieś tam trochę w jakimś tam rogu zarzucenie. Ale może się uda tak wycyrklować i jeszcze ją trochę odplamić, żeby nie było tego. Mam nadzieję, bo od dawna marzę o jedwabnej pościeli, po prostu, żeby też pielęgnować swoje ciało tą pościelą. No i jest bardzo zdrowa, antyalergiczna i w ogóle ma same zalety i dla ciała, i dla cyrkulacji ciepła w organizmie i tak dalej. Także, dobra, nie zanudzam dalej tymi zasłonami, idziemy dalej. No i teraz są perełki ubraniowe. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Ale dobra, zacznę od spódnicy i potem tą spódnicę mam też do płaszcza przymierzę. Mam przepiękną spódnicę, która jest w rozmiarze S. Jest do mnie do ziemi, więc albo na kogoś na przykład 1,60 m to do wysokich obcasów, albo no, do takich może być troszeczkę mniejszych szpilek właśnie do mojego wzrostu. Piękna spódnica, ma mały pas i to jest spódnica marki, tutaj jest nawet na tym sensie, Jill's House, wieczorowa spódnica. Też nie była tania, powiem Wam. Ma kieszenie w ogóle, to jest super. Może być to taka spódnica typu na wesele, do pięknej gorsetowej bluzki albo do jakiegoś ozdobnego body, będzie cudownie wyglądała. Na razie nie wymyśliłam, co do niej włożyć, ale może mi się uda coś dobrać, to Wam pokażę, jak w niej wygląda, bo jest zjawiskowa. Zobaczcie. Naprawdę piękny, czerwony kolor. Cudowna jest po prostu. Naprawdę. Przepiękna spódnica. Idziemy dalej. Skoro już byłam przy tej spódnicy, to pokażę Wam teraz płaszcz w bardzo podobnym kolorze, który zamierzam sobie zostawić prawdopodobnie. Niby jest w rozmiarze 10. To jest, słuchajcie, Jonathan Saunders, więc też markowy płaszcz. Cudownie skrojony, z bardzo fajnym składem. Ma piękne guziki. Jeden guzik mi odleciał, ale to sobie go przyszyję. Już teraz nie będę przyszywać, bo nie mam czasu teraz w tej chwili się bawić w to. A mam go w kieszeni właśnie. Pięknie uszyty płaszcz, patrzcie. On ma w sobie wiskozę, także nie jest taki całkiem sztuczny. Piękne, ma takie kliny, on jest uszyty tak jak sukienka taka rozkloszowana. No i ten malinowy, czerwony kolor to jest marzenie po prostu, naprawdę marzenie. Patrzcie, jakie wykończenie. Widać, że to jest po prostu bardzo dobrej marki płaszcz i ma paseczek. Też z czarnym, też fajnie wykończony jest. Jestem ciekawa Waszej opinii. Przymierzę Wam ten
płaszcz i sam, i do tej spódnicy. Zobaczymy, czy to będzie dobrze wyglądać. Do jakichś eleganckich butów. No po prostu... po prostu bajka. Nawet do tej sukienki przymierzę, tylko już oczywiście do botków i do całej stylizacji. Piękny. Nie był tani też, bo powiem Wam, że na nowym towarze ten lumpek nie jest taki tani wcale. No, ten płaszcz kosztował powyżej 50 zł. Także ja już nie pamiętam takich szczegółowych cen, ale naprawdę i tak jak na niektóre tam płaszcze, które wcale aż tak mnie nie zachwyciły, a kosztowały 160 zł na przykład, no to tak jak u mnie w butiku, gdzie ja muszę nie tyle na wagę, tylko kupić to na przykład za 60, za 70 czasem złotych, no to była dość taka cena. I powiem Wam, że nie zachwycił mnie ten płaszcz za 160 zł. Ja tam chyba go nawet mierzyłam przelotnie, taki szary. Kolejny piękny płaszcz i też się bije z myślami, czy go zostawi, ale też jest taki super jakości Bodem. To już wiecie, jak mnie oglądacie, że to jest super marka, bo ja już przedstawiałam tą markę wielokrotnie. Mam kilka rzeczy w sklepie. Piękny płaszcz z wełną, w przepięknym kolorze. On jest na lata 60. taki styl. Ja bardzo lubię styl lat 60. Na przykład do sukienek mini, do spodni cygaretek, to wygląda bosko. Przepiękny płaszcz, ale zobaczcie, jak wykończony. Naprawdę tak się wykańcza rzeczy dobrych marek. Po prostu to jest wszystko na miejscu. Guziki są tylko do ozdoby, właśnie takie lata 60, ale tak naprawdę zapina się na zatrzaski. Powiem Wam, jaki ma skład. No i powiedzcie mi, jak w nim wyglądam. Nie do tej sukienki, bo jest za jasny, a druga rzecz, że sukienka jest asymetryczna i jest dłuższa niż płaszcz. To jest wełna 85%, więc naprawdę super. No jest boski. Boski kolor. Marzyłam o różowym płaszczu, takim jakościowym. Co prawda myślałam o takim płaszczu typu oversize, szlafrokowym, ale ten mi się też tak bardzo podoba. Powiem Wam, że chciałam właśnie płaszcze w takich radosnych kolorach, bo mam dużo ciemnych, takich ciężkich, dużych płaszczy na zimę, a nie miałam takich płaszczy w kolorach takich trochę radośniejszych. No i teraz fajny żakiet, bardzo fajny żakiet w rozmiarze L. L, może nawet XL, już Wam powiem skład. Włoski żakiet jest to. Posiada 70% wełny i 10% kaszmiru. Naprawdę super żakiecik. Już Wam pokażę. Ma nie za długie rękawy, więc dla kogoś, kto nie ma za długich rąk i w ogóle on też chyba nie będzie na jakiś bardzo wysoki wzrost, bo widzicie? Piękne guziki. Piękny kolor beżowy i ma taką ozdobę tutaj śliczną na kieszeni. A tak to jest tak klasycznie wykończony. O! Taki jakby flauszowy, misiowy, piękny kolor beżu. No tego Wam nie przymierzę, zresztą mierzyłam to w przymierzalni. To już chyba wystarczy. Jak ktoś nie widział, to można się cofnąć i obejrzeć przebitki z mierzenia tam w tym sklepie, bo miałam na sobie ten żakiecik. Fajny, dopasowany żakiet z fajnymi ramionami, takimi sztywniejszymi, które są teraz modne. Tadam! Około L-ki rozmiaru. No i tutaj mam jeszcze jeden żakiecik, a właściwie to jest taki sweterko żakiet, narzutko żakiet. I poradźcie mi, czy sobie go zostawić. Mierzę go Wam zaraz do jakiejś sukienki. Bardzo mi się spodobał krój tego czegoś. To jest Zara, to nie jest żaden ten. I myślę nawet, że częściowo ten żakiet jest sztuczny. Nie wiem w jakim stopniu. Tutaj jest jedno miejsce, gdzie są wyprute nitki, ale ja sobie to zszyję oczywiście. Ale jest naprawdę fajnie wyglądowo. Wygląda jak szanelka. Jest bez podszewki, to jest raczej taki letni. Albo w formie sweterka niezapinanego żakiecik. W fajnych kolorach. Kremowo-czarny, więc będzie naprawdę tak, wydaje mi się, fajnie rozjaśniał. Do jakichś kremowych, właśnie czarnych rzeczy. Do fajnie do jakiejś sukienki. Ja się Wam przymierzę z tym żakietem do sukienki, którą mam tutaj, jedwabną. Może to będzie pasować, dajcie znać. Dajcie znać, co myślicie. To będzie takie eksperymentalne przymierzanie. Może będzie fajnie wyglądać. W każdym razie naprawdę bardzo podoba mi się ten żakiecik. Jest słodziutki, więc jak ja nie noszę zwykle żakietów, to może takie coś bym nawet nosiła. Słuchajcie, i teraz ta sukienka, która nie jest w idealnym stanie, więc myślę, że sobie ją zostawię, bo ciężko jest takie coś komuś sprzedawać ze świadomością, że ma jakieś tam drobne niedoskonałości, ale oczywiście ja sobie naprawię te niedoskonałości. Jedwabna sukienka, słuchajcie. Jest naprawdę oryginalna, bardzo dobrej marki, rozmiar S i to jest jedwab. I ona ma takie ręcznie robione dodatki, jak na przykład ten zamek, ma kieszonki, ma takie pomponiki na sobie i ma beżowy spód, taki
beż w kolorze w odcieniu lekko różowym. Tutaj ma jakby takie trochę plisowany ten dół. I w ogóle rękawki, zobaczcie jakie są ciekawe, tak jakby takie rozcięte w tym miejscu i połączone jednocześnie. I te rękawki też oczywiście są wykończone guziczkami, ona jest bardzo krótka, wiecie? Dlatego kombinuję co z nią zrobić. Myślę, że po prostu dobiorę do niej półhalkę jedwabną, taką trochę szerszą i troszkę dłuższą od sukienki i będę to nosić jakby jako rzecz dwuwarstwową. Myślę, że to nie jest zły pomysł, bo samo to jest trochę za krótkie, chyba żeby ktoś miał 1,50 m, to może byłoby ok wtedy, bo wtedy byłoby tak prawie do kolan. Na mnie to jest za krótkie, żeby nosić to samo, zdecydowanie za krótkie. Natomiast właśnie zastanawiam się, żeby zrobić jakiś myk z przedłużeniem tego i może to bardzo fajnie wtedy wyglądać. Właśnie taka dwuwarstwowa spódnica się z tego zrobi. Więc też mi doradźcie koniecznie, spróbuję. Jak znajdę coś takiego, to Wam to włożę i mi powiecie, co uważacie o tej stylówce. Albo może kremowy dół do cielistych rajstop. Albo do takich kabaretek przezroczystych. Spróbujemy coś do tego przymierzyć i mi doradźcie, co z tym fantem zrobić. Kolejna rzecz jest też superowa, słuchajcie. H&M Studio i to jest jedwab z włóknem metalicznym. Patrzcie, jakie cudo wieczorowe. Piękna, nowoczesna bluzka z jedwabiu. Właśnie z włóknem metalicznym. Ma fajne rękawy, patrzcie, takie szersze na dole. Tu nie ma kołnierza. To jest takie coś typowo odświętnego w ciekawych kolorach. Bardzo ciekawych kolorach, w bardzo ciekawym wzorze. No i to jest ciekawe, że to jest właśnie jedwab. Klasyczna taka koszula, ale jaki to jest rozmiar? Myślę, że to jest SKM-ka. Już Wam powiem. To jest 36, czyli właśnie SKM-ka, dokładnie, bo 36 to niby jest SK, natomiast to jest taka oversize, taka luźna koszula, więc spokojnie na M-kę też. No piękna jest, naprawdę jest wyjątkowa, jest bardzo, podejrzewam, że bardzo ciężko takie rzeczy kupić, a już jak są, to są w bardzo dużych cenach. Ona ma takie mikro zaciągnięcia, pokażę Wam, ale takie, że wiecie co, przy tym wzorze to w ogóle tego nie widać, to tylko jak się bardzo, bardzo blisko zbliżycie i popatrzycie tak pod lupką, nawet nie wiem, czy to zobaczycie, bo o, jest coś, to jest coś takiego, ale widzę, że, o jest, widać tutaj pod światło, że jest takie mikro zaciągnięcie, ale myślę, że takie coś to nawet na tych nowych bluzkach może być, bo to jest tak delikatne, że wystarczy, że ktoś paznokciem w sklepie, nawet mierząc, dotknie i może się już takie coś stać. Także to w rozrachunku ostatecznym to w ogóle jest niewidoczne. No i nie mam za bardzo pomysłu na stylówę. Trzeba mieć rzeczy, które do tego pasują. Jeśli coś znajdę, to zobaczycie to albo po prostu do czarnych spodni to przymierzę i wtedy będzie widać przynajmniej krój tej bluzki, bo jest piękna, po prostu piękna. 2015 to jest datowane, no bo to są takie rzeczy projektanckie, takie specyficzne i one mają jakąś tam swoją edycję opisaną już. Jeszcze oczywiście muszę Wam pokazać teraz jedwabny płaszcz. Kupiłam naprawdę bardzo ciekawą rzecz, naprawdę. Też mogę Wam spróbować przywieźć do tej spódnicy. Jest to takie cudo, ciekawe, dziwne. Słuchajcie, i tutaj nawet jest metka i to widać, że kosztowało to kilkadziesiąt złotych. Niestety, ale stwierdziłam, że zaryzykuję. To jest tak ciekawe, dziwne i to jest w tak dużym rozmiarze. Ostatnio prosiły mnie panie o duże rozmiary. No to jest naprawdę duże. I wiecie co? To jest jedwab. Tutaj gdzieś w środku w kieszeni była metka, jest. Już Wam powiem. Z jedwabiem to jest coś. Więc no przedziwny płaszcz Mikołaja. 55% bawełna, 45% jedwab. I patrzcie. Co to jest za cudo? Duża kurtka z kapturem, dwustronna. Jedna strona jest czerwona i środek jest biały wtedy. Widzicie? Ale można też to odwrócić na stronę białą, mieć biały płaszcz z jedwabiu, co już w ogóle jest ekstrawagancją totalną. Trzeba mieć do czego nosić takie coś. I jest to taki oversize, naprawdę, naprawdę oversize, ale też jest to duży rozmiar. To jest oversize nawet na duży rozmiar. I mamy wtedy białą, kremową kurtkę nowoczesną z czerwoną podszewką. Także ciekawie, to jest w ogóle grube. To jest coś takiego, co spokojnie jako kurtkę puchową możecie nosić, bo to ma normalnie ocieplenie w środku. Oprócz tego dwie warstwy jedwabiu, kaptur jest w ogóle wiązane i tak dalej. Można sobie ściągnąć to w pasie i mieć takie węższe. No po prostu, tara,
To jest wow. Bardzo, bardzo śmieszna rzecz, fajna rzecz. I myślę, że jakby to odpowiednio wystylizować do ekstrawaganckich, luksusowych ciuchów, to to będzie mega sprawa. Na przykład jak ktoś lubi czerwień do czerwonych kozaków lub botków takich ekstrawaganckich, jakieś torebki luksusowej i no nie wiem, już nie wiem co, do czerwonej sukienki, no to może być naprawdę bardzo droga stylowa. O, w ten sposób. Tak, w każdym razie jest to coś niesamowicie ekstrawaganckiego. Jeszcze są dwie rzeczy, które chcę Wam pokazać. Właściwie trzy rzeczy. Tylko jedna mi gdzieś zaginęła, ale może ją zaraz odnajdę. Słuchajcie, sukienka z metkami. Piękna, przepiękna sukienka z metkami, z bawełny. I w ogóle ma piękne detale. Made with Tender Loving Care HVN. HVN Net A Porter. W każdym razie, zobaczcie, jakie ma piękne hafty z truskawkami. Biała, właściwie taka mleczno-biała, to jest taki naturalna biel. Nie śnieżno-biała, taka niebieskawa, tylko taka bardziej w krem. Ale to jednak jest biel. Przepiękne te hafty. Tutaj też jest haft. Tutaj też gdzieś jest haft. O, jest, na kieszonce. No to jest cudne, naprawdę to jest tak cudne. Przepiękny pasek, taki oblekany. No cudo, nowa sukienka, naprawdę. Rozmiar 10, ale to jest na SKM-kę dobre. Także jestem zakochana w sukience. Przepiękna. Jeszcze dwa żakiety. Widzicie, ile tych zakupów jest? Tu jest coś fajnego, to jest Jack Willis 38 i to jest... Ostatnio ktoś pytał u mnie w sklepiku. To jest kurtka, po prostu taka dłuższa kurtka z dżinsu. Ale z cienkiego dżinsu. To nie jest takie grube i ciężkie, tylko to jest taki jakby żakiet, kurtka dżinsowa. Patrzcie. Naprawdę fajna też rzecz. O. Ma rękawki takie jak bluza, jak koszulka. Natomiast to ma zdecydowanie formę kurtki takiej dłuższej. W dodatku jest z zamkiem, więc jest to kurtka po prostu. Taka właśnie wrześniowa kurtka, wrzesień, październik. I jeszcze żakiet lniany z Zary. Bardzo też ciekawy, powiem Wam. Jest to taki żakiet w takim casualowym stylu, takiej narzutki jakby. Zara rozmiar S, ale to jest oversize. Typowy oversize. No zobaczcie, bardzo ciekawy żakiet, naprawdę. Taką fakturę... Taką fakturę ma właśnie lnianą, kolor kaki, taki jasny kaki i ma taki parciany, sznurkowy pasek do kompletu, który ma zakończenia takie fajne. No tutaj to jest na pewno pasek od tego, bo tutaj raczej nic innego by nie pasowało, bo to jest w takim stylu właśnie. Super fajna też oversize'owa rzecz. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo udały się te zakupy. To też jest naprawdę śliczne. Fajne, luźne, takie wygodne, artystyczne, w ogóle no same zalety, same plusy. No i słuchajcie, jeszcze została mi kurtka. Kurtka w takim lekko niebieskawym odcieniu czerni z wiskozy. Jest to kurtka Topshop i jest to kurtka w rozmiarze 40, ale wiecie co... To jest kurtka, więc może być i na 36, i na 38, i na 40, nie ma znaczenia. Raczej wydaje mi się, że na 40 to będzie za małe. Ona wcale nie jest taka obszerna i ma, patrzcie, jakie piękne wzory. No i oczywiście, że Wam się pokażę w tej kurtce, nawet do tej sukienki, bo ekstra to wygląda. Piękna kurtka, taka bomberka, ale taka krótka bomberka. Nie z tych takich wielkich oversize'ów. Przepiękne wzory. Takie właśnie, to jest lekko granatowawa czerń, ale to nie jest niebieski, to jest taki odcień czerni po prostu. Przepiękna rzecz też. Ach. No i tak, jestem zachwycona tymi rzeczami, że po prostu aż nie wiem co. Moi drodzy, zapraszam Was oczywiście na kolejny filmik już. Te rzeczy poradźcie mi, które sobie zostawicie. Oczywiście część będzie do sprzedania. Oczywiście zapraszam Was na live'a ze sklepu we środę. Na pewno część tych rzeczy już wyląduje tam. Jest też zimowa kolekcja, którą ciąg dalszy zobaczycie.
które ciąg dalszy zobaczycie. No i jestem ciekawa waszych opinii oczywiście i pamiętajcie też, że jest to ten kanał jest dla ludzi lubiących ekologię, lumpeksy, chcących się inspirować rzeczami z odzysku, natomiast sklepik Vintage w nasz Wieliczce to jest rzecz głównie dla osób, które nie mają czasu, które nie same nie grzebią w lumpeksie, albo chcą sobie kupić jakąś ekstra perełkę, bo nawet i ja, słuchajcie, też zdarza się, że chodzę do takich vintage shopów, albo kupuję sobie jakieś też droższe takie rzeczy z odzysku. Po prostu jak coś mi się naprawdę bardzo podoba, albo coś jest mega w moim stylu. Też mi się to zdarza, pewnie, że tak. Nawet potrafię zapłacić i 200 zł za jakąś fajną, naprawdę wyjątkową rzecz. Także nie jest to coś takiego, że zachęcam wszystkich miłośników lumpeksu, żeby wydawali dużo kasy. Po prostu, jeżeli coś wam bardzo wpadnie w oko, to was zapraszam. No i przyjdźcie na live wtedy. A jak nie, to w następny czwartek będzie super haul lumpeksowy z też takimi niesamowitymi perełkami i jedną taką, że aż nie do uwierzenia. Bardzo markową rzeczą. Ale też będzie bardzo dużo pięknych spodni na zimę. Także też was bardzo zapraszam już i będą też akcesoria, będą fajne buty. Także do zobaczenia już w następnym filmiku.